Witam Państwa, Natalia Barańska i zapraszam na magazyn miejski przygotowany przez naszą redakcję. Wyjazdy na zielone szkoły czy inne wycieczki sprawiają, że policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego coraz częściej są proszeni o kontrolę wyruszających z dziećmi pojazdów. Notujemy dużą liczbę zgłoszeń właśnie autokarów wycieczkowych do kontroli. Zachęcamy do zgłaszania potrzeby kontroli takich pojazdów. Zdarza się, chociaż już sporadycznie w dzisiejszych czasach, że coś tam jest nie tak. No już z trzeźwością to raczej się tutaj nie spotykamy, żeby coś było nie w porządku, ale powiedzmy z dokumentacją kierowcy, coś ze stanem technicznym. Zachęcamy do telefonicznego zgłaszania do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy potrzeby takiej kontroli z pewnym wyprzedzeniem kilkudniowym i będziemy prosić o przyjazd takiego autokaru na wyznaczone miejsce kontroli. To jest parking przed Domem Sportu tutaj w Dębicy na ulicy Sportowej. Tu jest odpowiednie miejsce i też siłą rzeczy większość wycieczek wyjeżdża o jednakowej porze, gdzieś tam w granicach 6-7 rano. Nie jesteśmy w stanie pod każdą szkołę podjechać osobno. Jeżeli te autokary będą zgłoszone, tutaj na miejscu kontroli zapewniamy, że do tego sprawdzenia dojdzie. Osoba wsiadająca za kierownicę autokaru musi posiadać niezbędne uprawnienia do przewożenia większej ilości osób, a także musi być odpowiednio wypoczęta. Kiedy kontrola kierowcy wypada bezproblemowo, sprawdzany jest autokar. Mundurowi bardzo szczegółowo zwracają uwagę na stan techniczny pojazdu. Sprawdzają poziom płynów, zużycie bieżnika, opon, sprawność świateł oraz funkcjonowanie systemów kierowania i hamowania. Gdy policjanci stwierdzą, że wszystko jest w porządku, czas wyruszać w drogę. Pamiętajmy jednak, że zarówno za kierownicą, jak i podczas poruszania się pieszo obowiązują nas przepisy ruchu drogowego. Nie zapominajmy o zdrowym rozsądku i odpowiedzialności. Bezpieczeństwo na drodze jest naszą wspólną sprawą i zależy od nas wszystkich. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy był organizatorem wojewódzkiego przeglądu teatrów dziecięcych i młodzieżowych Pajaca. Jak podkreśla Dominika Migoń-Madura, która była jurorem w tym konkursie, chcieli zaprosić jak największą liczbę zespołów z całego województwa. Jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji, ponieważ ten czas pandemiczny trochę zamroził wiele zespołów zarówno w działaniu, jak i w tworzeniu spektakli, także mamy nadzieję, że bardzo pozytywnie wróciliśmy do tego festiwalu, a za rok będzie tłumniej, będzie dłużej. Mamy nadzieję, że uda się, aby ten festiwal trwał kilka dni. Poziom festiwalu jest bardzo zadowalający. Każdy zespół prezentuje wysoki poziom, każdy zespół pokazuje nam co innego, zupełnie inną formę teatralną, zupełnie inną wrażliwość teatralną, inny gust artystyczny. Także cieszymy się, że mamy taki wachlarz teatralny i możemy obserwować różne formy właśnie rozumienia teatru i robienia teatru. O wysokim poziomie przygotowanych prezentacji mówiła też inna jurorka, Justyna Król, aktorka teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Jestem zachwycona poziomem, który tutaj jest, jak również zaangażowaniem uczestników i jestem zachwycona całym tym Domem Kultury, ponieważ od rana jestem tutaj i tylko zadziwiam się serdecznością, która mnie tutaj spotyka, jakby ogromną radością, jak również zaangażowaniem i radością uczestników z tego, że mogą być na scenie. I od rana po prostu uśmiech nie schodzi mi z twarzy. Występy teatralne zapowiadała Emilia Węgrzyn, która za sobą ma już udane debiuty teatralne i wokalne. Nieporównywalne to jest. Występowanie to są inne emocje, a takie zapowiadanie to też są inne emocje, bo też mogę oglądnąć tych, którzy występują, którzy dają cząstkę siebie na scenie. Na scenie Domu Kultury Śnieżka zaprezentowało się 9 zespołów teatralnych ze szkół podstawowych i licealnych. Jak zwykle podczas tego konkursu nie zabrakło monodramów. Emocje po obejrzeniu musicalu Dźwięki Muzyki, który pod kierunkiem Pawła Adamka przygotowali dębiccy artyści, już opadły. Był wystawiany 11 razy i obejrzało go ponad 6 tysięcy widzów. Nie tylko z Dębicy, ale i innych miast Podkarpacia oraz Małopolski. Paweł Adamek już przygotowuje się do wystawienia opery Rycersko-Świeśniacza Pietro Mascagniego.
przepiękna opera, może mało znana, opera jednoaktowa, ale wymagająca dużego kunsztu chóru. Chciałbym w tym roku właśnie chór wykorzystać do tego, żeby jeszcze z nimi dobrze popracować. Ja, tak jak powiedziałem, będę miał więcej czasu, więc sam się dobrze pewnie do tej opery przygotuję. No i oczywiście solistów, którzy tam przepiękne arie i duety będą wykonywali. Także myślę, że muzyka włoska będzie się podobała i no, na chwilę odejdziemy od lekkiej muzyki. Wrócimy z powrotem do słuchania muzyki bardziej wymagającej. Próby do opery z chórem i orkiestrą rozpoczną się już od września tego roku. Premiera przewidziana jest na 3 maja 2023. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i oczywiście zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego. Do zobaczenia.